Zanim nadszedł zmierzch bogów, narodziła się legenda. Legenda, która zasiadła pomiędzy bogami. Mimo tego, że Kratos zasiadł na tronie jako nowy bóg wojny, wciąż nawiedzały i dręczyły go wizje rodziny. Rodziny, którą własnoręcznie zgładził. Kratos potrafił wyrwać się szponom śmierci. Siostry losu nie miały nad nim władzy. Tego dnia człowiek, legenda, Kratos nareszcie się zemści. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w God of War 3 w wersji zremasterowanej na konsolę PlayStation 4. Muszę przyznać, że uwielbiam te remastery od Sony. Najbardziej czekam na Uncharted 1, 2, 3, na pewno nagram te gry. Na pewno nagram 1 i 2, bo w to nie miałem przyjemności zagrać. Natomiast strasznie podoba mi się to, co trafia do nas, ponieważ jest to dowód, że na tej konsoli można do licha ciężkiego zrobić świetnie wyglądającą grę w Full HD i w 60 klatkach. Tak właśnie te remastery są realizowane i mi do szczęścia nic więcej nie jest potrzebne. Zatem zagrajmy, zobaczmy, jak to wygląda na tej konsoli nowej generacji. God of War, gra, która trochę zdefiniowała PlayStation przez ostatnie lata. Rzućcie okiem. Dobiega końca. Moi bracia, zrodziło nas zwycięstwo. To zwycięstwo zakończyło wielką wojnę i wyniosło nasze władztwo na szczyty Olimpu. W głębi podziemnego świata zrodzona. Zakorzeniona w rzece dusz. Nasza góra wyłoniła się z chaosu. Razem z nią rosła siła mieszkańców Olimpu. My daliśmy światu pokój. Daliśmy mu dostatek. I trwał jak dotąd niezagrożony w cieniu mojej góry. Góry, która na zawsze miała być niepodważalnym wzorcem siły i potęgi. Dziś, właśnie dziś, tej potęgi trzeba dowieść. Śmiertelnik Kratos chce targnąć się na ten kwitnący ogród. Bracia, zapomnijcie o błahych niesnaskach, które poróżniły nas na długo. Czas zewrzeć szyk, stanąć ramię w ramię. Już czas, by zetrzeć wroga na proch! Olimpu nie zwycięży! No to lecimy co? Na poważnie. Ja nie grałem w God of War 2, więc nie wymagajcie ode mnie, żebym tą historię znał dokładnie. Ale oczywiście Kratosa rozpoznaje. Zdaje się, że tutaj wsparciem mu służą tytani, co? Tytani poznają smak porażki. Owy łajdaki. Ugh!
No dobra, pierwsze koty za płoty. Trzeba było trochę pomachać tymi ostrzami. Jak to pięknie jest zrobione, ten jakby tło jest cały czas filmem. Natomiast akcja jest grą. To jest takie fantastyczne połączenie, które chyba Final Fantasy pierwszy raz zastosowało, ale to zupełnie inna historia. Tytani na pewno nie będą mieli lekko z bogami Olimpu. Właściwie pokazuję wam tą grę, byście razem ze mną zobaczyli, jak to przy tych 60 klatkach teraz wygląda i jak to działa. Zrobię, co tylko będzie w mojej mocy. A przypuszczam, że w mojej mocy jest sporo. O, na przykład takie cuda. Podnoszenie drzew. Też raczej żaden problem. No to lecimy. Przeciwnicy nie powinni być problemem. Oczywiście też gramy na dosyć... na najłatwiejszym poziomie trudności, ale to przede wszystkim chodzi mi o to, by zobaczyć, jak to wygląda, a nie by się jakoś zmierzyć z przeciwnikami. Bo tego jestem ciekaw. Mój Boże. Po magierzy Posejdona, co? Tu się tam nikt nie bawi. W jakieś podchody, tylko od razu przeciwnicy pokaźnych rozmiarów, co? Mam nadzieję, że to dziewczę jakoś sobie poradzi. Chyba będzie Gaja. Nie dać tylko zgnieść temu paskudnikowi. Tak jak teraz. Co za cholerny koń, krab, czy jakieś inne cholerstwo. Teraz na pewno będzie kąsał już odrobinę słabiej. No dobra, Góra Olimp. Mam nadzieję, że tej tytance coś wyjątkowo złego się nie stanie, chociaż zważywszy na to, co Posejdon wyprawiał, to... no, lekko nie będzie. Tam ci tytani padają co chwila. Spadają z tej góry. No bo Hades tam szaleje. Kolejny tytan poleciał. Tędy. Jak rany boskie. I bez tego ta wspinaczka łatwa nie była, co? Ej,
załatwieni. Grupy tych małych przeciwników są dosyć łatwe do pokonania. Och, chyba, że dojdzie do takich sytuacji. Dobra, można skoczyć, można zeskoczyć, nie ma problemu. Sprawdźmy sobie tylko łańcuch równowagi. Jego niezrównana siła łączy Olimp ze światem podziemnym. Dobra, coś tu jeszcze widziałem. Chyba zdrowie, którego za dużo nie straciłem. Szczęśliwie. Co ta? Och, shit. Cała mitologia tego świata, Kratos, który walczy z bogami Olimpu, to jest coś. Niezwykłego. Załatwieni. Widzę, że tej magii mam sporo. Nie muszę się martwić, że się gdzieś straci nagle. Więc tych ataków takich trąbą powietrzną to mogę zrobić. Kurde, ten to jest kawał tytana. I do góry. Ciągle do góry, do samego Zeusa chyba będziemy się wspinać, ale po drodze tych bogów kilku chyba zostało, co? Oż ty. Krony boskie. Kurde. O! Może to i dobrze. Punkty doświadczenia. Jestem. Magia? Muszę jej częściej używać, bo to przynosi pozytywny skutek. I zabijemy tę paskudę. Mam nadzieję, lada moment. Chyba oszty. Już dwa razy użyłem tej magii zupełnie niechcąco. Mnie tu uczyć chcą, nauczyć chcą mnie blokowanie. Magierzy. Zeusa. Powiedziałbym, że po magierzy Aresa, ale bóg wojny zdaje się już jest nieczynny trochę. O tym Kratos się chyba zajął wcześniej, ale jak mówię, no nie jestem wielkim. Te zagadki logiczne to jest coś, co czego jestem najmniejszym fanem. To miejsce ostatniego spoczynku Aresa. Upadłego boga wojny. No, wilku mowa. Chyba nie będzie jakieś wyjątkowo skomplikowane, co?
No to do góry. No i dobra nasz. Dobra. Szybciej już nie mogę. Droga skalista, kobieto. Taka trochę rockowa kobieta. Zahaczająco, niekoniecznie zabawny żart. Średnio wybitną grę słów. Oszty. Od tego to chyba nie ma ucieczki, co? O tak. Zmierzycie pozbawi ta szkarada. Ale nie tym razem. Cholerny krab. Chryste, jak on się tu trzyma. Wylądowałem prosto pod... O tak, dobierzemy ci się do serducha! Ja proszę. Ironia losu. Nie ma to jak własnym szponem dostać w serce, co? Chryste. To diabelstwo jest cholernie widowiskowe. Ale to nie muszę was przekonywać, co? Chyba widać na pierwszy rzut oka. Jest. Chyba ledwo żyje. O. To jesteśmy w środku w tej... Żywy organizm, ale z kamienia, co? Dokąd teraz? Trochę straciłem orientację w ogóle, gdzie jest góra, gdzie dół przez chwilę. O, serce. Pięknie. Serce Gai. No dobrze, dobrze. Chyba coś tu trzeba będzie znowu pokombinować. Dobra, już chyba wiem. Chyba. Dobra. To akurat jest... Dosyć jasne, co? Dobrze myślę. Czy to załatwi sprawę? Tak jest, chyba załatwiło. Mam nadzieję, że nie będę musiał tu pracować jak jakiś tajemniczy rozrusznik, bo ona taka jest raczej
Zmęczona, ale zdrowa, sądząc po biciu serca. Które jest regularne i wcale nie ciche. Straszliwie to jest wszystko widowiskowe. Ogromne takie w tej swojej... O Chryste, Panie. Dlaczego to się nie udało? Może za wcześnie skoczyłem, może za daleko skoczyłem, może... Już chyba wiem. Trzeba przytrzymać R1, żeby się rozkołysać. A ja na pewno będę się potrzebował rozkołysać, co? O tak. Nie, nie tak! Kurde, Kratos! A takie rzeczy się zdarzają, najwyraźniej, często. Żeby złapać ten... układ guzików, które należy nacisnąć w odpowiedniej kolejności. Czyli muszę się rozhuśtać od razu i skoczyć. Nie bawić się w jakieś dodatkowe huśtania, bo to niestety fatalnie się kończy. No dawaj, stary. No. Teraz dało radę. Tak jest, nie będziemy się z nimi bawili. Chociaż pewnie te efekty magiczne lepiej byłoby na bossów jakiś trzymać. Dobra, nasze. Znowu trzeba będzie chyba gdzieś dalej skoczyć, ale powinienem sobie dać radę. Jest chyba jedna z najbrutalniejszych... Jeden z najbrutalniejszych bohaterów, jakich... w grach można spotkać. Zresztą... spróbujemy dorwać się do jakiegoś bossa. Z reguły walki są straszliwie epickie. I w ogóle jest tutaj wśród nas ktoś, oprócz mnie, kto nie grał w God of War 3. Kurde, znowu ta paskuda. A to chyba jedna z... bo jedną zabiłem już. Jest ich cholerny Posejdon. Nie chowają, Posejdonie! Wyjdź z morza i walcz ze mną! Po raz ostatni znieważyłeś bogów. Nie ujdzie ci to na sucho, Kratosie! Chryste, to jest głowa tej Gai chyba, co? Nawet ślad na wodzie po tobie nie zostanie! No, trzeba uciekać tu przed tymi... Mam ci też, szkaradniku. W zasadzie to Gaja cię ma. Tak jest, tam możesz celować. Chyba się tego nie spodziewał, co? Mi się udało sprytnie przed jego ciosami uciec do tej pory. Ach! Nie ten... Cholera. No dobra.
Za potęgę wiecznego Olimpu! Dobra jest. Teraz cię dopadnę, cwaniaku. No chyba tu w środku siedzi Posejdon. To jest coś w rodzaju pancerza, zbroi. Jasne, Gwint. Uciekłem teraz. Wojska Olimpu już się szykują! Chryste, panie! Za dużo ma kończyn ten szkaradnik. O, tak. Nie taki straszny teraz, co? Cały ten wodny pancerz teraz szlak trafi. Zeus powinien cię zostawić, gdzie twoje miejsce. Nieważne, ilu bogów tu legnie, zawsze znajdziemy nowego, co stawi ci czoło. Wtedy będzie musiał zginąć. Zagłada Olimpu. Wraz z nią zginą wszyscy! Zatem szykuj się na śmierć, Posejdonie. Nie ma litości, co? Jest tylko zemsta. Rany boskie, czemu mam wrażenie, że siebie sam bije w twarz? Jak rany boskie. To jest dopiero brutalna gra. Jezusie drogi. Do morza chciał uciec. Chyba rozwiązało sprawę Posejdona, co? Co się w wodę zmienia? Mam nadzieję, że nie ożyje teraz. Ale to chyba po nim, co? No jestem, więc... No, Olimp jeszcze sterczy tu na górze. I jest i Gaja. Mamy ogromną szansę zabrzeć Zeusa. Wejdź na mą dłoń. No cóż, moi drodzy, na tym będziemy kończyć. Zależało mi przede wszystkim na tym, by pokazać wam, jak God of War 3 wygląda na PlayStation 4. Ja jestem pod wrażeniem, nie miałem przyjemności nigdy wcześniej grać w tą grę. Chociaż chyba grałem w taką kolejną, w czwartą część, która się pojawiła. Jakiś nie byłem przesadnie z nią zachwycony, natomiast to robi wrażenie.
Cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia przy innych grach. Pamiętajcie, ja cały czas jestem na wakacjach, cały czas odpoczywam, ale jak już takie coś trafi w moje ręce, no to wypadałoby coś pokazać, coś nagrać, coś opowiedzieć. Trzymajcie się. Hej, hej.